Już dziś o godzinie 19 na Stadionie Ludowym Zagłębie Sosnowiec podejmie drużynę GKS-u Bełchatów w 8 kolejce pierwszej ligi. Rywalami Zagłębia jest klub, który jeszcze 3 miesiące temu grał w Ekstraklasie i zapowiadał do niej szybki powrót. Obecnie po 7 kolejkach obie drużyny mają na swoim koncie po 10 punktów i sąsiadują ze sobą w tabeli. Zagłębie jednak ma o jeden rozegrany mecz mniej, a to wszystko z powodu odwołania ich ostatniego spotkania z Miedzią Legnica. GKS Bełchatów przegrał ostatnie spotkanie z GKS-em z Katowic 2-1. Porażka boli tym bardziej, że popularna Gieksa wywiozła 3 punkty z Bełchatowa. Teraz na zgarnięcie pełnej puli liczą w Sosnowcu. Jak się przygotowuje się do tego meczu? Czy to będzie mecz na kontry, czy bardziej chcecie pograć piłką? A ciekawe pytanie. Może zacznę od tego, jak się przygotowujemy, bo niestety wypadliśmy z tego cyklu meczowego. Nie było nam dane rozegrać meczu z Miedzią Legnica, natomiast ten czas wykorzystaliśmy na to, żeby popracować troszkę nad motoryką, poprawić nieco nasze zagrania, jeśli chodzi o taktykę. W tej chwili już szykujemy się do meczu z Bełchatowem, a jak zagramy, no to jeszcze czekamy na analizę przeciwnika, natomiast mamy już tam jakiś wstępny plan, będziemy się gdzieś tam skupiać na sobie i liczymy na to, że te mecze będą również dobrze wyglądały jak poprzednie. Jak na razie po 6 kolejkach 3 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki, to naprawdę niezły bilans jak na Beniaminka pierwszej ligi. Podoba wam się gra w pierwszej lidze, chcecie awansować, czy o co w ogóle będziecie walczyć? Podoba się nam pierwsza liga, nie będziemy tego ukrywać. Nie okazuje się, że nie jest taka straszna. O co będziemy walczyć? Chcemy po prostu rozgrywać te mecze w takim bardzo dobrym stylu. Fajnie by było, jakbyśmy punktowali w każdym meczu. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, ale chcemy oczywiście mieć również z tego radość i chcielibyśmy, żeby radość również mieli kibice. Właśnie, czy kibice będą mogli już liczyć na to, że Serb Żarko zadebiutuje w tym najbliższym meczu? To się okaże w najbliższych, może nie dniach, a już nawet godzinach. Poczekamy, zobaczymy. Nastroje w zespole dopisują. Na ostatnim treningu zawodnicy rozegrali kilka gier wewnętrznych i ćwiczyli rzuty karne. Zaprocentować też może udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski U20 dwóch zawodników trójkolorowych. Jakub Arak i Konrad Budek rozegrali po 60 minut w wygranym przez Polaków meczu z Niemcami 2-1.